Kasčiūnai, žodis jums. Gerbiamas ministrė, dar kartą labai ačiū, kad atvykote į Lietuvą savo pirmo dvišalio vizito, mes tai labai vertiname. Tai yra dar vienas įrodymas, kad mūsų abi tautas sieja ne tik bendra istorija, bendros vertybės, bendra ateitis, bendra tapatybė, bendra kultūra ir atsakomybė už Europos saugumą. Szanowny panie ministrze, chciałbym bardzo podziękować za to, że z pierwszą swoją dwustronną wizytę wybrał pan Litwę, że pan tutaj przyjechał. To jeszcze raz pokazuje, że łączy nas nie tylko wspólna historia, nie tylko przeszłość, nie tylko wspólne wartości, nie tylko wspólne interesy i przyszłość. Łączy nas również, jak najbardziej to widać teraz. Žavėmės jūsų ir visos Lenkijos gynybos politika, ta gynybos finansavimo dalimi ir tai visus mus skatina pasitempti, mes irgi žengiam sparčiai tą pačią kryptimą ir ačiū už galimybę aptarti visus svarbiausius mūsų dvišalius klausimus. Bardzo z podziwem patrzymy, z wielkim podziwem patrzę wysiłki, jeżeli chodzi o finansowanie obrony, na wszystko, co robicie, jeżeli chodzi o obronność. I bardzo to sobie cenimy. I tiesiog turbūt atspirties taškas visos mūsų bendrystės yra tai, kad be laisvos Lenkijos nebus laisvos Lietuvos, be laisvos Lietuvos nebus laisvos Lenkijos. Ir čia yra pagrindinis mūsų vienybės šaltinis. I takim podstawowym źródłem naszej jedności jest fakt, że bez wolnej Litwy nie będzie wolnej Polski, bez wolnej Polski nie będzie wolnej Litwy. Šiandien prieš piet lankėmės pasienyje, mūsų pasienyje su Baltarusija, kur galėjot apžiūrėti mūsų infrastruktūrą. Ir dabar jūsų, dabar, sakykime, taip ambicingas rytų skydo planas, kartu su lietuviška gynybos linija, kartu su Baltijos valstybių bendra gynybos linija, manau, tampa ta nedaloma linija, kuri na, simbolizuoja visom priemonėm neperžengiamą barjerą mūsų potencialiems agresoriams, net negalvoti čia dėti savo purvino bato. I trzeba powiedzieć, że zarówno wspaniała tarcza wschodnia Polski, linia obrony Litwy, łącznie z linią obrony wszystkich krajów bałtyckich, połączona w jedną linię, staje się czymś takim, które skutecznie będzie odstraszało potencjalnych agresorów. Ačiū. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Laurynas, to jest dla mnie wielkie wydarzenie, że jako sojusznicy i przyjaciele możemy się dzisiaj w Wilnie spotkać. Dziękuję za twoje zaproszenie. Po nas ministrze, Laurynai, tas, kad mes šiandieną galim čia Vilniuje susitikti. Aš labai dėkingas už tai tau, bičiulį, už tą kvietimą ir galimybę atvažiuoti čia. To spotkanie jest ważnym punktem w przygotowaniu do przyszłotygodniowego szczytu NATO w Waszyngtonie, szczytu jubileuszowego, gdzie razem z panem ministrem będziemy. Ir tas mūsų susitikimas šios dienos, tai yra vienas iš tokių labai svarbių punktų pasiruošimo į susitikimą Vašingtone sekančią savaitę. Kilka spraw, które podjęliśmy, to przede wszystkim bezpieczna granica. Granica wschodnia Unii Europejskiej, wschodnia flanka NATO, bezpieczna przed bandytami, którzy chcą ją przekroczyć i atakują dzisiaj polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, ale tak samo mogą stanowić zagrożenie dla Litwy, Łotwy, Estonii, dla Finlandii, dla innych państw bezpośrednio graniczących. Svarbus dalykai, kurie buvo šiandieną aptarti mūsų, kas liečia sienos apsaugą, kas liečia gynybą, yra labai dabar aktualūs tie dalykai, kad mes galėtume ne tik atgrasinti, bet ir išvengti bandytų polimo, kaip kad puolami yra Lenkijos sienos apsaugos kareiviai,
pareigūnai. Ir tas pakol kas vyko tik Lenkijoje, bet yra tokia tikimybė, kad gali tas atsitikti ir Lietuvoje, ir Latvijoje, visose Baltijos šalyse, Estijoje, taip pat Suomijoje. Będziemy razem zabiegać o to, żeby sprawa granicy wschodniej Unii Europejskiej i NATO była sprawą wszystkich państw sojuszniczych, nie tylko tych, które graniczą. Mes stengsimės padaryti taip, kad rytinė Europos Sąjungos siena, siena Lenkijos, Latvijos, Lietuvos, Estijos ir visų kitų šalių būtų svarbus dalykas visom Europos Sąjungom šalim, o ne tik tiem, tom, kurios turi sieną su potencialiais agresoriais. Polska i Litwa oczekuje finansowego zaangażowania Unii Europejskiej w ochronę granicy, w budowę Tarczy Wschód oraz linii litewskiej i linii bałtyckiej. Mes tikimės iš Europos Sąjungos finansinio angažavimosi į tuos projektus, tokius kaip Lenkijoje rytinis skydas, Lietuvoje Lietuvos gynybos linija, Baltijos šalių gynybos linija. Łączy nas wsparcie dla Ukrainy. Litva przekazuje 25% PKB na pomoc Ukrainie i zobowiązała się do tego przez 10 lat. Bardzo doceniamy ten wkład Litwy dla walki Ukrainy. Mes ir Lietuva kartu teikiam paramą Ukrainai. Lietuva pasirengusi ir pasirašė susitarimą, kuriame sakoma apie tai, kad kasmet per 10 metų Lietuva skirs 25 šimtasias BVP. Mes tai labai vertinam ir tikrai didelė pagarba. Pomoc dla Ukrainy nie jest przedmiotem jakiejkolwiek dyskusji czy jakichkolwiek wątpliwości. Jest dla Polski i Litwy częścią planu bezpieczeństwa i ten plan realizujemy. Pagalba Ukrainai tai nėra kažkoks tai susitarimo ar tai kažkokių tai aplinkybių keistų reikalas. Čia ir Lenkijai, ir Lietuvai yra svarbus reikalas ir tas yra surišta su mūsų šalių interesais. Jesteśmy gotowi z kolejną transzą pomocy, jako Polska jest przygotowana kolejna donacja sprzętu na Ukrainę, przede wszystkim amunicji. O wartości 100 milionów euro Polska tą donację przekaże w najbliższym czasie. Mes irgi esam pasiruošę sekančiam pagalbos Ukrainai žingsniui. Mes numatę esam perduoti Ukrainai pagalbą, kurios suma sudaro 100 milionų eurų ir tai pagrindinai bus amunicija. Na szczycie NATO wspólnie będziemy zabiegać o wypełnienie zobowiązań sojuszniczych, przekazywania przez wszystkie państwa co najmniej 2% PKB. Litwa i Polska są najlepszym przykładem zaangażowania finansowego. Ponad 3% na Litwie, ponad 4% w Polsce. To jest przykład, który inne państwa sojusznicze powinny sobie wziąć mocno do serca i po prostu realizować. Wciąż 1/3 państw sojuszniczych nie wypełnia zobowiązania. Vašingtone susitikimo viršūnėse metu mes kartu stengsimės pasiekti tai, kad visos NATO šalis vykdytų savo įsipareigojimus skirti 2% BVP. Kas liečia Lietuvą ir Lenkiją, tai čia yra lyderiai. Lietuva skiria 3%, Lenkijoje skiriama virš 4% BVP gynybai. Ir tuo pačiu metu reikia pripažinti, kad 1/3 NATO šalių nevykdo to savo įsipareigojimo skirti 2% BVP. Będziemy zabiegać o wypełnianie planów regionalnym, tym szczególnie planu regionalnego centrum. Będziemy współdziałać na rzecz też jak najlepszej obsady najważniejszych stanowisk NATO
przez nasze zaprzyjaźnione państwa. Mes stengsimės vykdyti tuos planus, kuriuos esam numatę, tame tarpe yra regioninis centras ir tas dalykas yra labai svarbus mum. Sprawa kolejna to wspólne zakupy uzbrojenia. Przemysł zbrojeniowy musi być na pierwszym miejscu w Europie, w Unii Europejskiej. Chcemy wspólnie dokonywać zakupów sprzętu. Rozmawialiśmy o przenośnych zestawach przeciwlotniczych, o piorunach. Bardzo dziękuję za wyrażenie zainteresowania wspólnym konsorcjum. Dziękuję panie ministrze za to. Mes taip pat vykdysim planus surištus su bendraisiais ginklų pirkimais. Tai yra labai svarbu, ginklų gamyba Europoje, Europos Sąjungoje turi būti svarbiausias dalykas. Ir mes tą kryptim einam. Dabar yra pasiūlymas bendrai pirkti perkūnus, lenkiškuosius perkūnus, kurie tikimės, kad bus tik tais pirmasis žingsnis. Na koniec poruszyłem również temat Polaków mieszkających na Litwie i Litwinów mieszkających w Polsce. Dziękuję panie ministrze za życzliwość w tym temacie. To jest dla nas sprawa niezwykle ważna. Bardzo dziękuję ci Laurynas za to spotkanie, za to, że jesteśmy razem w NATO, w Unii, jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy sąsiadami, dobrymi sąsiadami. Mes taip pat aptarėm situaciją Lietuvoje gyvenančių Lenkų ir Lenkijoje gyvenančių Lietuvių. Tai labai svarbus mums dalykas ir tas buvo aptariama. Labai dėkoju tau, Laurinai, dėkoju už tai, kad mes esam kartu Europos Sąjungoje, NATO, kad esam bičiuliai ir viskas. Ačiū labai gerbiamas ministrė. Dabar laikas žiniasklaidos klausimams. Tai prieš užduodant klausimą norėčiau paprašyti, kad prisistatytumėt ir pasakytumėt, kam užduodat klausimą. Čia jau kolegė klausė dienos metu dėl Haimarsų, kad prezidentas Nausėda buvo pasakęs, kad Lenkija su Lietuva galėtų kurti bendrą centrą, tai galbūt aptarėte šią galimybę ir galėtumėte to komentuoti. Ačiū. Elta, pytanie do obu panów ministrów. Tutaj koleżanka zadawała wcześniej pytanie dotyczące Haimarsów i centrum Haimarsa. Więc czy było to omawiane podczas dzisiejszych rozmów i czy mógłby każdy z panów ministrów powiedzieć coś na ten temat? Lauryna, jeśli pozwolisz, to odpowiem w naszym wspólnym imieniu. Jeigu leisi, Laurynai, tai aš atsakysiu mūsų abiejų vardu. Bo mamy tutaj jedno zdanie. Kadangi mes jedno čia zadanie wspólne. Vieną užduotį ir vienintelį, vieną ir tą patį požiūrį. Bezpieczna Polska to bezpieczna Litwa to bezpieczna Polska. Saugi Lenkija, tai saugi Lietuva. Saugi Lietuva, tai saugi Lenkija. Polska armia najlepiej wyposażona to bezpieczna Litwa. Litewska armia najlepiej wyposażona to bezpieczna Polska. Jeigu Lenkijos kariuomenė bus gerai aprūpinta ginklais, tai bus saugesnė Lietuva. Jeigu Lietuva bus gerai aprūpinta ginklais, tai bus saugesnė Lenkija. Im więcej dobrze przeszkolonych żołnierzy polskich i litewskich z obsługi, z korzystania z różnego rodzaju sprzętu najnowocześniejszego, wymiana, uzupełnianie tego sprzętu, w tym nasze bezpieczeństwo na wyższym poziomie. Jesteśmy otwarci współdziałaniem w tym zakresie, w Akademii Haimarsa, we wszystkich działaniach, które zwiększają bezpieczeństwo Polski i Litwy, a to są właśnie te działania, więc tak, tu mamy wspólne stanowisko, będziemy współdziałać na rzecz najlepszego wykorzystania sprzętu i nabycia umiejętności przez naszych żołnierzy. Gerai apmokyti kareiviai, ar tai Lenkijos, ar tai Lietuvos, stiprina mūsų saugumą. Ir kartu mes atviri, mes bendradarbiausim ir kas liečia Haimarso akademijos klausimą ir kitais klausimais, kad galėtume kartu
veikdami stiprinti mūsų šalių, mūsų tautų saugumą. Tai sutarėm dirbti kartu. Umówiliśmy się, że będziemy współpracować. Dzień dobry, Michał Stela, Telewizja Polsat. Chyba najważniejszą kwestią poruszoną dzisiaj jest kwestia umiędzynarodowienia finansowania obrony wschodniej flanki NATO i wschodniej flanki Unii. Jak państwo to widzą, panowie ministrowie, w praktyce? Kogo będą do tego przekonywać i przede wszystkim, kto już jest za, kto jest do przekonania? Pytanie i do jednego, i do drugiego pana ministra. Lenkijos Televizija Polsat. Klausimas abiem ponam ministrams. Čia manau, kad svarbiausias šiandieną aptariamas dalykas tai buvo tarptautinis finansavimas rytinio flango sienų apsaugos finansavimas. Iš vienos pusės, kaip jūs tai, nu, kaip jūs tai matot, kokiu būdu tas gali įvykti iš vienos pusės, iš kitos pusės, ar yra ir jeigu tai šalis, kurios paremia tą idėją, ir kiek yra dar šalių, kurios reikia įtikinti, kad reikia prisijungti prie tos iniciatyvos. Jesteśmy tutaj zjednoczeni z Litwą, ale też Łotwa, Estonia włączyła się w tą inicjatywę. Jest wspólny list premierów Polski, Łotwy, Estonii, prezydenta Litwy do Komisji Europejskiej, do szefowej Komisji Europejskiej, do szefa Rady Europejskiej na rzecz finansowania obrony i ochrony wschodniej granicy Unii Europejskiej. Trzeba przekonać większość państw. Nie brakuje nam sojuszników, bardzo duże zrozumienie jest wśród państw skandynawskich, bardzo duże zrozumienie jest wśród państw naszego regionu. To będzie jeden z priorytetów Unii Europejskiej na najbliższe 5 lat. Jestem święcie przekonany, że uzyskamy środki finansowe na budowę Tarczy Wschód, litewskiej linii obrony i szerzej bałtyckiej linii obrony, czyli linii obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej. Mes šituo klausimu be abejo konsultuojamės, kalbame ir manau, kad dabar galima būtų pasakyti, kad mes su Lietuva esam vienos tos pačios pozicijos. Yra sąjungininkų, kurie remia šitą iniciatyvą ir ne tik rytiniam flange, bet ir kitur. Ypač tas liečia skandinavų šalis, ypač tas liečia tuos, kurie jaučia tokią grėsmę. Be abejo, reikia įtikinti daugumą NATO narių, kad gauti tokią paramą, kad tas finansavimas būtų vykdomas. Aš giliai įsitikinęs, kad mes pasieksime tą savo tikslą ir kad tas finansavimas bus. Aš visiškai pritardamas, mes koordinuojamas, veikiam kaip vienas balsas, vienu balsu kalbam. Ir be jokios abejonės labai svarbu užtikrinti, kad naujojo Europos Sąjungos finansiniai perspektyvoje būtų numatytos lėšos tiek kariniam mobilumui, kas be galo svarbu, parama ateinant ir kariniam kontrmobilumui, kas susiję su visa mūsų bendra gynybos linija, Baltijos gynybos linija, lietuviška ir aišku Lenkijos rytų skydu. Całkowicie popieram to, co zostało powiedziane. Natomiast jeszcze bym dodał do tego, że tutaj my z Polską mówimy jednym głosem. I bardzo ważne jest to, żeby to ten projekt, ta idea finansowania i tarczy wschodniej, i linii obrony Litwy, i linii obrony krajów bałtyckich, żeby to było przyjęte w perspektywie na najbliższe 5 lat, bo takie są założenia i wtedy będziemy mogli po prostu cieszyć się większym bezpieczeństwem.
Dzień dobry, panie premierze. Michał Gardyński, Telewizja Republika. Panie premierze, chciałem się zapytać o to, czy kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej planuje redukcję wydatków na obronność w latach 2025-2028 o 57 miliardów złotych. Z pisma generała Władysława Kukuły skierowanego w czerwcu tego roku do kierownictwa MON-u wynika jednoznacznie, że tego typu cięcia budżetowe nie pozwolą na rozwój i modernizację polskiej armii, a także stawiają pod znakiem zapytania między innymi Tarczę Wschód. Dziękuję. Warto myślę, przepraszam. Warto myślę sprostować to bardzo szybko. Temat nie dotyczy oczywiście naszej wizyty, dotyczy spraw polskich, ale wiem, że pan minister jest wyrozumiały i da mi szansę i możliwość odpowiedzenia, bo to trzeba sprostować. Będzie zwiększanie wydatków w najbliższych latach, tak jak to nastąpiło po przejęciu przez nas rządu. Dzisiaj budżet, wydatki na zbrojenia, budżet MON-u razem z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych jest najwyższy w historii. Dużo wyższy niż za rządów naszych poprzedników, więc to jest najlepszy dowód. Jeszcze lepszym dowodem są podwyżki dla żołnierzy, uposażeń o 20%, które nastąpiły od początku tego roku, czyli to jest o 67% więcej niż planowali nasi poprzednicy. To jest bardzo namacalny dowód, kto wydawał więcej, a kto mniej. My wydajemy najwięcej w historii, bo to jest największy w historii budżet. I kolejne budżety będą tylko wyższe, a nie niższe. Nie ma ograniczeń dla bezpieczeństwa. Mówiliśmy to jednym głosem z panem premierem Tuskiem. Jeśli chodzi na przykład o bezpieczeństwo granicy, to też warto porównać wydatki. W poprzednim roku to było 500 milionów, a w tym roku to jest 850 milionów. Więc dzisiaj będzie zwiększanie wydatków na obronność, a nie ograniczanie. Bardzo proszę o nierozsiewanie fake newsów. Wczoraj rozmawialiśmy na kierownictwie o tym. Będzie bardzo ambitny budżet związany z obronnością. Będziemy realizować też nowe zadania, bo stan indywidualnego wyposażenia żołnierzy, przygotowania infrastruktury, sprzętu do zabezpieczenia tego sprzętu, który jest kupowany, bo to nie jest tylko zakup, ale to jest później wykorzystanie tego sprzętu, po prostu był niewystarczający. To nasi poprzednicy nie zaplanowali wielu wydatków na ten cel, resztę pewnie w kraju, ale warto sprostować, wydatki na obronność będą większe, tak jak są większe w tym roku w porównaniu do poprzedniego. Każdy tutaj ma prawo wnioskować o różnego rodzaju sprawy. Ja rozmawiałem z panem generałem Wiesławem Kukułą, nie Władysławem, Władysław to ja, szef sztabu to właśnie generał Kukuła i nie zgłaszał do mnie takich uwag, wspiera tą ideę większego budżetu na przyszły rok. You know what is in this? I started to understand Polish. No, okay. Like this. Thank you. Sveiki, Polis iš BNS, naujienų agentūros. Mano klausimas iš dviejų dalių. Tai pirma dalis buvo Lenkijos gynybos ministras užsiminė apie bendrus pirkimus Lietuvos ir Lenkijos. Tai ar galima plačiau apie tuos pirkimus papasakoti? Ir antra dalis dėl rytinės sienos. Ar ta kaina, kuri buvo apskaičiuota dalies diplomatų 2,5 milijardų, yra reali? Lenkija vakar turėjo konsultaciją su Vokietijos ministrais, tai norėjau paklausti, ar Berlynas palaiko tokį pasiūlymą. Ir tada kitas klausimas būtų, ar ministras Lietuvos, Laurynas Kasčiūnas, buvo išsakęs, kad NATO summit'e jau reiktų kelti diskusiją dėl 2,5% gynybai nuo BVP. Lenkijos ministras šiandien užsiminė, kad bus keliamas dėl 2%, tai norėjau pasiklausti, ar palaikytų tokį pasiūlymą Lietuvos dėl 2,5%. Ačiū. Zaraz, panie ministrze, muszę przypomnieć, od czego zaczynało się. Po pierwsze było pytanie dotyczące... wspólnych zakupach. Czy można coś więcej na ten temat powiedzieć? Po to, Klausimas? Następne pytanie to szczyt NATO w Waszyngtonie i dotyczące na tym szczycie zagadnienie dotyczące finansowania wschodniej flanki ochrony granicy
wschodniej flanki. Z tego, co rozumiem, to Państwo rozmawialiście z Niemcami na ten temat, jak Niemcy na to patrzą. Ir paskutinis. Dėl 2,5% ar palaikytų Lietuvos siūlymą kelti Vašingtono samite, kad reiktų skirti 2,5%. Czy Polska poparłaby wniosek Litwy, żeby na szczycie w Waszyngtonie, wniosek Litwy o tym, żeby zwiększyć finansowanie obronności w każdym kraju natowskim do co najmniej 2,5%? Zacznę od tego ostatniego pytania. Ja to bym zwiększał jeszcze bardziej ambitnie, nie tylko do 2,5%. Chciałbym, żeby w pierwszej kolejności wszystkie państwa wypełniły 2%. Aš pradėsiu nuo paskutinio klausimo ir atsakysiu į taip. Aš tai aplamai paremčiau dar didinimą šito finansavimo ir dar daugiau, nes tai tik tai sustiprins mūsų gynybą. Więc będziemy na pewno tutaj współdziałać, żeby finansowanie z każdego kraju było jeszcze na wyższym poziomie. Litwa zawsze może w tym względzie liczyć na wsparcie Polski. Mes tikrai stengsimės, kad finansavimas visų NATO šalių narių finansavimas būtų didesnis, kad būtų bent toks, kokį įsipareigojo, o ne mažesnis. Jeśli chodzi o umocnienia na wschodniej flance NATO i granicy Unii Europejskiej, to przede wszystkim finansowania szukalibyśmy w Unii Europejskiej, która mogłaby niewykorzystane środki z KPO przeznaczyć właśnie na przemysł zbrojeniowy i na bezpieczną granicę. Kas liečia finansavimą rytinio flango sienos stiprinimui, tai mes ieškotume čia finansavimo Europos Sąjungoje pačioje, kad lėšos, kurios yra prieinamos, galimos panaudoti, kad jos būtų panaudotos būtent sienos stiprinimui, sienos gynybos stiprinimui. Ale oczywiście zainteresujemy też państwa NATO, na szczycie będzie o tym mowa, będziemy zgłaszać ten temat, żeby pomoc wojsk inżynieryjnych, na przykład z innych państw, którą Polska już dostaje takie deklaracje, mogły te wojska inżynieryjne uczestniczyć w budowie fortyfikacji i umocnień. Dar kas liečia tą finansavimą, tai mes ir apie tai irgi kalbėsim susitikime Vašingtone, kad tas finansavimas galbūt turėtų dar kitą pavidalą, pavyzdžiui, panaudojimas, o tokias deklaracijas jau turim, iš nekurių valstybių, kad galimas būtų panaudojimas sienos ir sustiprinimų sienos statybos darbams inžinierinių karinių padalinių iš kitų negu kaimininės valstybės, kaimininės turima galvoj Baltijos šalis Lenkija, kad tie inžinieriniai padaliniai iš kitų šalių galėtų realizuoti tą sustiprinimų statybą. Jeśli chodzi o pioruny, przenośne zestawy przeciwlotnicze i wspólne zakupy, jest inicjatywa EDIRPA Unii Europejskiej, czyli właśnie wspierająca takie konsorcja składające się z przynajmniej trzech państw w celu dokonania wspólnego zakupu. To jest ta przestrzeń, którą będziemy chcieli wykorzystać. To nie jest łatwe, i to mówię już w imieniu Polski, w obliczu sytuacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej i też zaniedbań, które miały miejsce w poprzednich latach, że zdolności produkcyjne i możliwości wyprodukowania najlepszego sprzętu są za małe, są zbyt małe, ale będziemy walczyć o to, żeby chociaż pioruny, inny sprzęt, który będzie możliwy, był kupowany wspólnie przez naszych sojuszników wraz z nami. Pioruny są bardzo dobre i tutaj warto w to zainwestować. Kaszlinie, to z tas sistemas prieš lėktuvinė gynybos piorun, tai
mes stengsimės, kad tai būtų kaip tik bendras pirkimas. Yra iniciatyva Europos Sąjungoje ir ta mūsų iniciatyva taip derinasi su Europos Sąjungos iniciatyva bendrai. Tai yra iniciatyva, kad bent trys šalis galėtų sudarinėti konsorciumus tam, kad pirkti ginklus. Tie ginklai, konkrečiai šituo atveju, tai piorunai, tai yra patikrinti ir geras ginklas yra. Jeigu bus atsidarys kažkokios tai kitos durys, bus daugiau galimybių liečiančių kitus ginklus, tai ir apie tai irgi galvosim. Tai yra vienas iš būdų stiprinti mūsų saugumą. Iš kitos pusės reikia pasakyti, kad reikia taip pat didinti gamybinius pajėgumus visoje Europos Sąjungoje. Aš dabar kalbant vieną apie Lenkiją, galiu pasakyti, kad čia yra daug kas, dar daug yra tokių dalykų, kuriuos reikia padaryti, kadangi ankstesniais laikais buvo daug nepadaryta ir pajėgumai yra mažesni negu reikia, bet mes stengsimės daryti viską, kad tie pajėgumai atitiktų situaciją. A, jo, 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 dėl įsigymo. Mhm. Tai aš gal pradėsiu nuo Perūno, mes tikrai labai džiaugiamės gavę šitą. Tai džiaugiamės Lenkijos pasiūlymų jungtis prie artimo nuotolio mobilių oro gynybos sistemų Perūno pirkimo. Więc odpowiadając na pytanie, to cieszymy się bardzo z propozycji Polski do przyłączenia się do zakupu piorunów. Kaip žinote, oro gynybos sistemų stiprinimas visose įmanomose lygmenyse yra mūsų prioritetas. Naszym priorytetem jest wzmacnianie obrony przeciwlotniczej na każdym poziomie. Tuo labiau mes turime senesnios versijos gromus lenkiškus oro gynybos sistemas, kurias planuojam didelę dalį jų perduoti Ukrainai. Oprócz tego trzeba powiedzieć, że mamy wcześniejsze modele tego typu broni, również z Polski, to są gromy i te gromy planujemy przekazać Ukrainie. Ir jos reikės keisti modernesniam sistemom, kas ir būtų Perūnai, tai labai tinka mūsų visam gynybos planavimui, ar tai būtų mūsų divizijos kūrimo kontekste, ar kalbant apie mūsų krašto apsaugos savanorių pajėgas, kas yra be galo efektyvus ginklas. Net ir svarstant dabar, mes žinot, dirbam prie kritinės infrastruktūros didesnės apsaugos, kur irgi svarbu yra turėti artimo nuotolio oro gynybos sistemas. Tai šitoje vietoje mes tikrai bendradarbiausime. I właśnie jeżeli chodzi o pioruny, no to trzeba powiedzieć, że to jest dobra broń, to jest nowocześniejsza broń. Ponieważ przekazujemy Ukrainie, to chcielibyśmy swoje jakieś te, nawet nie zapasy, tylko po prostu uzupełnić to, co przekażemy Ukrainie. Będziemy starali się rozwijać naszą obronę przeciwlotniczą na każdym poziomie. Dėl 2,5 miliardų visai gynybos linijai, kaip rytų skydas kartu su mūsų Baltijos gynybos linija. Teraz było pytanie jeszcze do pana ministra o to, czy na szczycie w Waszyngtonie będzie rozważane, czy będzie jakby padnie pytanie o te proponowane 2,5 miliarda na całą flankę wschodnią, na granicę, taip, czyli i tarcza wschodnia, i linija, litewska linija obrony bałtyckich krajów. Tai visiškai adekvati suma, jeigu mes matytume visą kompleksą priemonių, kurios reikėtų įgyvendinti. To byłaby cała kwota, która potrzebna byłaby na to, żeby wprowadzić w życie, urzeczywistnić te plany całego, budowy całego kompleksu. Więc kontrmobilumas yra kompleksas, tai yra minus. Kontrmobilność to jest... Nie girdzieje otylejskie. Kompleksas. A, to jest kompleks. Minus antidronai, dronai, fizinės priemonės, bunkeriai ginkluotai susidėti.
kelių paruošimas, kad greičiau kariuomenės atvyktų, jeigu reikėtų. Tai yra kompleksas. Tai visai linijai mūsų regionui, 2,5 miliardo, tai yra visiškai adekvati suma. To jest kompleks, tak jak zostało powiedziane. To nie są tylko te, to o czym się mówi powszechnie. To są drony, antydrony, mobilność, kontrmobilność. To jest przygotowanie bunkrów, przygotowanie dróg, żeby wojsko w razie potrzeby mogło szybciej poruszać się i szybciej dotrzeć w miejsce przeznaczenia. Także to dla nas 2,5 miliarda na ten cały kompleks to powinno wystarczyć. Ir manau, kad europinės programos yra tos, į kurias daugiausia matyti reikia kreipti dėmesio, kaip ir, aišku, analizuoti NATO galimybės, bet pirmiausia, europinės programos naujoje finansiniai perspektyvai, kad karinis mobilumas, mesgi žinom, kad yra tokia programa, karinis Schengenas, prisiminkit, kad jį dar pasipildytų tiek resursais, tiek ir kontrmobilumo priemonėm. Więc tutaj jeszcze trzeba nadmienić, że oczywiście trzeba będzie starać się wykorzystać wszystkie możliwości finansowania z Unii Europejskiej do finansowania tego typu projektów. Mobilność, kontrmobilność jest bardzo istotną sprawą i to jest warte tego, żeby tam finansować. Taip, tai spaudos konferencija baigta. Ačiū labai.